16 marca 1911 roku w Ginzburgu w Niemczech urodził się Józef, najstarszy syn Karla i Walburgi Mengele. Karl był inżynierem, właścicielem firmy produkującej maszyny rolnicze. Spośród trzech synów najbardziej kochał Józefa. Mengelowie tworzyli konserwatywną, katolicką rodzinę. 6-letni Józef omal nie utopił się w beczce z deszczówką. Przeszedł przez ciężkie zatrucie krwi i zapalenie szpiku kostnego. Niezwykle uzdolniony był Mengele prymusem w szkole i siedział w pierwszej ławce. Lubił biologię, fizykę, filozofię i antropologię. Gdy zdał maturę, chciał studiować stomatologię, ale zdecydował się na medycynę. Został przyjęty na filozofię i medycynę Uniwersytetu w Monachium. 24-letni Józef otrzymał tytuł lekarza za pracę pod tytułem Badania rasowo-morfologiczne żuchwy u czterech grup rasowych. Napisana suchym stylem i drobiazgowo zilustrowana dysertacja wykazywała możliwość identyfikacji przynależności rasowej na podstawie badań żuchwy. O dziwo, nie zawierała treści antysemickich i rasistowskich. W 1936 roku Mengele zdał państwowy egzamin lekarski w Monachium i podjął pracę w klinice dziecięcej Uniwersytetu w Lipsku. Rok później został asystentem w Instytucie Dziedziczności, Biologii i Czystości Rasowej III Rzeszy na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1931 roku pod wpływem ideologii nazistowskiej Józef wstąpił do młodzieżowej przybudówki Stahlhelmu. Potem wstąpił do NSDAP. Po kontroli drzewa genealogicznego został przyjęty do SS. W tymże 1938 roku otrzymał na Uniwersytecie Frankfurckim nad Menem dyplom doktora nauk medycznych. W 1940 roku Józef otrzymał przydział do jednostki wojskowej w Kassel jako oficer medyczny. Awansował i został wcielony do Waffen-SS. W 1941 roku po raz pierwszy walczył na froncie wschodnim. Za bohaterską ewakuację załogi trafionego czołgu przyznano mu Krzyż Żelazny drugiej klasy. Następnie służył w Polsce w ekspozyturze Urzędu Genealogicznego do spraw rasy i osadnictwa. Przeprowadzał na okupowanych terenach kontrolę mieszkańców pod względem ich przyszłej przydatności rasowej. W 1942 roku Mengele powrócił na front wschodni, służąc w formacji medycznej dywizji Waffen-SS Viking. Po bitwie o Batajsk otrzymał Krzyż Żelazny pierwszej klasy za uratowanie pod ostrzałem załogi płonącego czołgu. Otrzymał czarną oznakę za rany i medal za opiekę nad narodem niemieckim i inne odznaczenia. Potem służył w Głównym Urzędzie Rasy i Osadnictwa SS w Berlinie. Maja 1943 roku, po kolejnym awansie, Józef Mengele znalazł się w Auschwitz-Birkenau.
W archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau nie zachował się żaden dokument wskazujący na miejsce jego zamieszkania w Oświęcimiu. Ale na podstawie powojennych zeznań świadków najprawdopodobniej była to ta willa przy obecnej ulicy Garbarskiej. Dwa dni po przybyciu do obozu Mengele nakazał zagazować 1042 Romów, w których barakach wybuchł tyfus. Uważał, że chorych na tyfus należy eliminować, a nie leczyć. Mengele selekcjonował transporty ludzi przybywających do obozu. Gestem dłoni lub ruchem trzcinki wskazywał niezdatnych do pracy, wysyłając ich do komór gazowych. Posyłał tam dzieci, starców, chorych, ułomnych i kobiety ciężarne. Od maja 1943 do listopada 1944 roku Mengele dokonał co najmniej 74 selekcji przybyłych do Birkenau transportów. A w tym miejscu Mengele przeprowadzał swoje pseudonaukowe eksperymenty na dzieciach. Mengele wykonał 31 selekcji w obozowym szpitalu, wysyłając na śmierć poprzez rozstrzelanie, zastrzyk śmierci lub zagazowanie chorych, wyniszczonych przez głód, katorżniczą pracę, niewyleczone choroby i sadystyczne traktowanie strażników. Podczas selekcji, nienagannie ubrany, w biały lekarski fartuch i białe rękawiczki, w wypastowanych oficerkach, Mengele zyskał sobie u więźniów miano anioła śmierci. Józef Mengele przeprowadzał w obozie eksperymenty pseudomedyczne. Dążył do opracowania sposobu wprowadzenia genetycznych cech aryjskich dzieciom i zwiększenia ilości ciąż mnogich. Dlatego badał bliźnięta, na których przeprowadzał najróżniejsze doświadczenia. Potem uśmiercał bliźnięta, aby porównać ich narządy wewnętrzne. Mengele pracował nad zmianą koloru oczu i innych cech zewnętrznych u dzieci. Badał zgorzel policzka u Romów i anomalie, na przykład karłowatość. Ofiary do swoich badań wybierał spośród więźniów. Umieszczał je w stosunkowo lepszych warunkach. Badania rozpoczynał od pomiarów czaszek, uszu, nosów i innych cech zewnętrznych dzieci. Następnie poddawał je badaniom anatomicznym. Dzieci i karły poddawał okrutnym doświadczeniom bez znieczulenia. Dokonywał amputacji kończyn, punkcji lędźwiowych, wstrzykiwał bakterie, zakażał rany. Przeprowadzał wymianę krwi między bliźniętami i tak dalej. Mengele, obiecujący naukowiec, kochający kwiaty, muzykę i poezję, mający powodzenie u kobiet, był bezgranicznym cynikiem, traktującym ludzi jako materiał badawczy. Pewnego razu Mengele przyniósł dzieciom czekoladę i nowe ubranka. Następnego dnia zabrano 4-letnie bliźnięta Guido i Nino i jedno z nich było garbate. Po 3 dniach przyniesiono je z powrotem. Były zszyte plecami i nadgarstkami. Mengele połączył ich żyły. Były ponacinane. Ich zakażone rany ropiały, wydzielając fetor gangreny. Zanim zmarły, bez przerwy płakały w bólu i cierpieniu.
Józef Mengele na pierwszy rzut oka był miłym człowiekiem i sprawiał wrażenie kogoś serdecznego. Wrzucił noworodka na rozpalony piec. Na powitanie kłaniał się i całował kobiety w rękę. Zastrzelił 16-letnią dziewczynę, która uciekła na dach baraku ze strachu przed wysłaniem do komory gazowej. Mengele prezentował się elegancko, przyjemnie pachniał, włosy miał zaczesane do tyłu. Starszemu mężczyźnie stalowym prętem roztrzaskał czaszkę. Wobec dzieci był ciepły, łagodny, dbał o ich wyżywienie, rozdawał im słodycze. Z pomocą SS-manów spalił żywcem w wielkim ognisku około 300 dzieci. Dzieci nazywały go dobrym wujkiem. Zlecił zabicie strzałem w głowę około 153 dzieci dla badań anatomicznych. Czasami zwabiał dzieci do krematorium i strzelał do nich lub uśmiercał zastrzykami w serce. Mengele wykonał swe zbrodnicze eksperymenty na około 1500 bliźniętach, z których przeżyło mniej niż 100. Więźniarka i lekarka w Birkenau, Olga Lengiel, stwierdziła, że Mengele był głównym zaopatrzycielem komór gazowych i pieców krematoryjnych. W końcu wojny Józef zmienił mundur SS na zwykłego żołnierza. Umieszczono go w obozie jenieckim pod Monachium. W przeciwieństwie do ogółu SS nie posiadał tatuażu z grupą krwi pod lewym ramieniem. Przed wojną przekonał SS, że dobry chirurg w razie transfuzji i tak wykona próbę krzyżową bez polegania na tatuażu. Jego żona stwierdziła, że prawdziwym powodem była narcystyczna natura Józefa, który miał zwyczaj prężyć się przed wysokim lustrem i podziwiać gładkość swojej skóry. Nie chciał na niej żadnych znaków. Brak tatuażu uchronił go przed aresztowaniem i wyszedł na wolność. Gdy alianci zorientowali się, rozpoczęli jego poszukiwania. 4 lata Mengele wymykał się im. Katolicki biskup Alois Hudal organizował zbrodniarzom hitlerowskim ucieczkę do Ameryki Południowej. Dzięki biskupowi Mengele w 1949 roku drogą morską zbiegł do Argentyny. Namierzył go Mossad, ale wówczas priorytetem było schwytanie Adolfa Eichmanna. Przeniósł się do Paragwaju, a potem do Brazylii. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono nagrodę 10 milionów marek. 7 lutego 1979 roku siedział na plaży nad Atlantykiem. Patrząc na wschód, rzekł: tam jest mój kraj. Chciałbym spędzić ostatnie dni w rodzinnym miasteczku Ginzburg, gdzieś na szczycie góry, na małym kucyku. Chcę spisać historię mojego miasteczka. Po tych słowach wszedł do oceanu popływać. Dostał udaru i utonął. Pochowany został w Embu das Artes jako Wolfgang Gerhard. W 1985 roku odnaleziono jego grób, a w 1992 roku badania DNA potwierdziły tożsamość Mengele.
do końca pozostał faszystą, nie wykazującym skruchy. Kilku nazistów zrozumiało, jakich potworności się dopuścili i popełniło samobójstwo. Inni, jak Hans Frank i Rudolf Hess, żałowali i przeprosili za swoje zbrodnie. Natomiast Mengele nie miał wyrzutów sumienia i czuł się niewinny. Czy zbrodnie Józefa Mengele pozbawiły go jakiejkolwiek szansy na zbawienie? Czy istnieje grzech nieprzebaczalny? Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, które nie będzie odpuszczone teraz ani w przyszłości? Co miał na myśli apostoł Jan, pisząc, aby nie modlić się za ludzi popełniających grzech śmiertelny? Grzechy mają skalę większą lub mniejszą. Zbrodnie Mengele są nieporównywalne z grzechem palenia papierosów. Grzechy mogą uderzać w ludzi, zwierzęta lub w osobę popełniającą grzech, jak to ma miejsce na przykład w wypadku palenia papierosów, niszczenia samego siebie. Jednak każdy grzech jest skierowany przeciwko Bogu i jest złem, gdyż jest łamaniem Bożego prawa. Popatrzmy na pierwszy list Jana, 3 rozdział i 4 werset. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Bóg na podstawie śmierci krzyżowej Chrystusa pragnie ocalić ludzi i przebaczyć winy wszystkim, którzy za nie żałują, wyznają i porzucają. Bóg przez Jana udziela nam następującego zapewnienia, zapisanego w pierwszym liście Jana, 1 rozdziale i wersecie 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tą samą zasadą Bóg kierował się w Starym Testamencie. Popatrzmy na Księgę Ezechiela, 18 rozdział, werset 21 po 23 i 32. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Historia biblijna podaje przykłady osób, które dopuściły się wielkiego zła, ale gdy się ukorzyły i nawróciły, dostąpiły Bożego przebaczenia. Boże przebaczenie jest dla wszystkich, nawet dla Józefa Mengele, jeśli oczywiście spełni był warunki postawione przez Boga. Z przytoczonych zapisów biblijnych i biografii Mengele wynika, że za swoje winy nie żałował. Nie prosił Boga o przebaczenie i nie starał się za nie zadośćuczynić. Jeśli tak było, możemy się spodziewać, że Józef utracił zbawienie.
Dochodzimy do wniosku, że grzech niewyznany, za który nie żałowano i którego nie zaniechano, nie będzie przebaczony. Krew Chrystusa nic tu nie pomoże. Mateusz sprawozdaje, że Chrystus ludzi uzdrawiał, by ulżyć ich cierpieniom. Lud wyrażał opinię, że Jezus jest Mesjaszem. Faryzeusze, chcąc go zdyskredytować w oczach ludu, orzekli, że Jezus pomaga ludziom dzięki mocy udzielonej mu przez szatana. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza od wersetu 22 po 24 czytamy następujące słowa. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Wtedy Jezus odpowiedział, popatrzmy na 31 i 32 werset. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie jest czymś tajemniczym i niezidentyfikowanym. Jest grzechem upartego odrzucania wezwania do skruchy. Jeśli działanie Ducha Świętego jest uparcie odrzucane, wówczas nie może on prowadzić człowieka do zbawienia. W świetle niezaprzeczalnych dowodów faryzeusze postanowili nie wierzyć w Jezusa i starali się wszelkimi sposobami przeciwdziałać Jego wpływowi, a nawet knuli, jak Go zabić. Czyniąc to, odrzucali działanie Ducha Świętego wobec nich. Zamykali serca na Jego przekonujący wpływ, a wskutek tego byli coraz mniej podatni na Jego działanie. Grzechem, który nie może być przebaczony, jest grzech niewyznany i nieporzucony, o przebaczenie którego się nie prosi. Jeśli ktoś obawia się, że popełnił nieprzebaczalny grzech, już sama ta obawa świadczy dobitnie, że Duch Święty sprawia w jego sercu przekonanie, a więc człowiek ten nie popełnił takiego grzechu. Ci, którzy popełniają nieprzebaczalny grzech, nie dbają o to, ani nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Wydaje się, że właśnie taki grzech popełnił Józef Mengele, chociaż publicznie nie obrażał Ducha Świętego. Do grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu dochodzi wtedy, gdy działalność Ducha Świętego na rzecz zbawienia świata oceniana jest diabelstwem i złem pochodzącym od szatana wraz z potępianiem i niszczeniem ludzi, przez których Duch Święty działa. Wydaje się, że w historii chrześcijaństwa grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu najczęściej dopuszczali się papieże, kardynałowie i inni dostojnicy Kościoła, którzy otwarcie występowali przeciwko wiernym, pragnącym żyć według zasad Pisma Świętego, nie godzącym się na ogólne odstępstwo i głoszącym prawdę Bożą. Najczęściej dochodziło do tego w okresie ciemnego średniowiecza i wielkiej reformacji protestanckiej XVI wieku.
Waldensów, reformatorów, hugenotów i innych probiblijnych chrześcijan prześladowano jako najgorszych heretyków, sekciarzy, wywrotowców, zaprzysiężonych wrogów państwa i kościoła oraz społeczeństwa. Świętą misję, jaką wykonywali i biblijne prawdy, jakie głosili, oceniano jako diabelstwo. Rzucano na nich klątwy, wysyłano na stosy i tępiono ogniem i mieczem. Czyniono wszystko, aby przedstawić ich w jak najgorszym świetle, by nie dopuścić do tego, aby inni przyjęli Słowo Boże. Wpływ szatana na ludzi odrzucających działanie Ducha Świętego może być tak zwodniczy, że walcząc z Bożą prawdą i ludźmi ją głoszącymi, będą przekonani, że czynią to ku Bożej chwale. Tak jak wypowiedział się Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wersecie 2 i 3 czytamy. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. O grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu pisał także apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale od wersetu 4 po 6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Paweł opisuje tu grupę ludzi będących negatywnym przykładem odstępstwa od wiary. Cieszyli się oni przywilejami wynikającymi ze społeczności z Chrystusem. Zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Stąd wyciągamy wniosek, że byli oni prawdziwymi wierzącymi, cieszącymi się najcenniejszymi i najświętszymi przywilejami Chrystusowej wiary. Następnie apostoł wskazuje na obecny stan tych osób. Odpadli oni od wiary. W nieco tajemniczy sposób mówi, że ludzie ci ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Najwyraźniej nie odeszli oni po cichu od wiary, by niepostrzeżenie powrócić do dawnego sposobu życia. Przypuszczalnie wykorzystali oni swoje chrześcijańskie doświadczenie i późniejsze odstępstwo, by wyrazić pogardę dla chrześcijan. Może nawet poniżać ich i wyśmiewać ich naiwność czy brak rozsądku, przejawiający się w podążaniu za Jezusem. Słowem, byli chrześcijanie stali się najbardziej zawziętymi wrogami Chrystusa.
ludzie ci tak zdecydowanie odwrócili się od swojej wcześniejszej biblijnej wiary i są obecnie w tak zdecydowanej opozycji wobec niej, że apostoł jest zmuszony wyrazić to, co jawi się jako oczywiste. Mianowicie, iż w takim stanie ludzie ci są na zawsze straceni dla Chrystusa. Apostoł maluje obraz ich całkowitego odstępstwa. Zważywszy zupełność odstępstwa tych ludzi i ich aktywną opozycję wobec naśladowców Chrystusa, Paweł nie może sobie wyobrazić, jak można ich przywrócić do wiary i społeczności z Chrystusem. Stwierdza więc, że wydaje się, że ludzie ci nie mogą być przywiedzeni do skruchy. Właśnie o takich ludziach w kontekście grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu pisał apostoł Jan następująco w pierwszym swoim liście i 5 rozdziale. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Inaczej mówiąc, każdy grzech jest złem, ale dopóki grzesznik odczuwa wyrzuty sumienia z powodu swoich upadków i nie bluźni Duchowi Świętemu, jest dla niego nadzieja. Za takiego należy się modlić, gdyż nie jest on jeszcze na etapie grzechu śmiertelnego. Problemem jest fakt, że nie jesteśmy w stanie ocenić, na jakim etapie grzechu jest dany człowiek, czy jest już w stanie grzechu śmiertelnego, czy jeszcze nie. O tym jedynie wie Bóg. Historia biblijna i Kościoła dostarcza wielu przykładów, że ludzie uważani za straconych dla Chrystusa, potem za Niego życie oddawali. Biblia uczy, że ludzie winni grzechu nieprzebaczalnego, czyli śmiertelnego, nie mogą zostać przywiedzeni do skruchy. Taki grzech zazwyczaj przejawia się w stałym oporze wobec wezwań i napomnień Ducha Świętego. Jego elementem jest zatwardzenie serca do tego stopnia, że przestaje ono reagować na głos Boży. Dlatego człowiek, który popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie odczuwa wyrzutów sumienia, nie czuje żalu z powodu grzechu, nie pragnie się od niego odwrócić i nie odczuwa ciążącego na nim potępienia. Jeśli ktoś ma szczere pragnienie czynienia dobra, może być pewny, że wciąż jest dla niego nadzieja. Niech nie zwleka, lecz wyzna swoje winy Bogu i porzuci je. Niech zaufa Bożemu miłosierdziu i przebaczeniu. Niech pamięta o Bożej obietnicy danej wszystkim skruszonym grzesznikom, pragnącym dostąpić Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Zapisanej przez proroka Michała w Księdze Michała, 7 rozdziale, werset 18 i 19. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.